Cześć, co to oznacza przynosić dobry owoc? Bo dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że możemy odróżnić złych proroków od dobrych po tym, czy przynoszą dobre owoce. Po pierwsze zacznijmy od tego, kim są ci prorocy. Prorokami jesteśmy wszyscy, dlatego że w momencie chrztu zostaliśmy także namaszczeni funkcji prorockiej. Co to tak to oznacza dla nas przynosić dobre owoce? Wyobraźmy sobie sytuację, że widzimy drzewo, takie praktyczne drzewo, jest na nich owoc. Kiedy zjadamy ten owoc? Owoc zjadamy, kiedy na przykład jesteśmy albo głodni, albo spragnieni. Ten owoc pozwala nam zaspokoić nasze potrzeby. W związku z tym przynosi dobry owoc oznacza, że ten owoc, co przynosimy, pozwala zaspokoić potrzeby innych ludzi. Czyli powinniśmy szukać tej możliwości rozpoznawania potrzeb innych ludzi. Co to może być? Może to być rzeczywiście głód i pragnienie, ale to mogą być takie potrzeby, jak na przykład potrzeba uznania, potrzeba wsparcia, dobrego słowa, uśmiechu, bardzo różne rzeczy. Wiadomo, Rosenberg daje całą listę potrzeb i strategii do ich zaspokojenia. Odsyłam do tej literatury, ponieważ jest genialna, ale możemy się po prostu temu przyjrzeć. Czyli więcej takiej jakby uważności, bo potrzeby innych nie są moimi potrzebami, a jednocześnie będąc w świecie, przynosząc owoc, ten owoc powinien dać zaspokojenie także innym. A co dla Ciebie oznacza przynosić ten owoc? Podziel się ze mną.